Dzień dobry, witam was i serdecznie z tej strony Emil z kanałem StarCraft. Zapraszam was na kolejne spotkanie w dniu dzisiejszym. Tym razem mam dla was bardzo ciekawe spotkanie pomiędzy Seralem, mistrzem świata z zeszłego roku, a Innovation, który jest po stronie prawej w kolorze czerwonym. Widzimy, nasza mapa to Triton LE i do tego wszystkiego zerknijmy, jak mapy wyglądają. Standardowych rozmiarów main, bym powiedział. Mainy są już aktualnie tak mniej więcej takie same, bez przesady, nic mniejszego, nic większego, raczej już nie zobaczymy. Z tyłu za naturalem, w naturalu, za liną minerałów, oczywiście wszystkiego jest troszeczkę do ustawienia wieżek, żeby się obronić. Trzecia baza, kto jak woli, może po stronie lewej lub też po stronie prawej. Na środku, na tej mapie mamy postawione tylko i wyłącznie, moi mili państwo, ładnie, pięknie, jedną zelnagę, bo zelnak co za dużo, to oczywiście niezdrowo. Zerknijmy, jak wygląda build Serala. Aktualnie Seral standardowe otwarcie, jest jedna haczerka do tego wszystkiego, potem mamy ekstraktor, no i na sam koniec jest, nie wiem, był ekstraktor, pół, potem ekstraktor, ale ekstraktor się szybciej robi i to zostało zrobione. Natomiast po stronie przeciwnej mamy, moi mili państwo, pierwszego Reapera już ze strony Innovation, który gra oczywiście na barcode'zie. Jest ekspansja od Innovation, czas przejąć, czas postawić sobie ładnie, grzecznie supply depot, a co z tego wyjdzie, to za chwilę zobaczymy. Okej. Poczekajmy na pierwszego Reapera, ten już się pojawił i podążajmy za nim. Do czego będzie potrzebny ten Reaper? Do przekazania informacji. Im więcej będzie informacji, tym będzie oczywiście tutaj lepiej. A ja skorzystam z okazji, powiem, że ten materiał jest nagrywany i właśnie pojawiło się coś takiego jak sub w prezencie, ale ja nie chciałbym tym przeszkadzać wam tym wszystkim, bo jakiś jeden materiał na YouTube'a podczas mojego ostatniego castu StarCrafta 2 byłoby fajnie, żeby się pojawił i żebym był w stanie cokolwiek tutaj nagrać, nie zatrzymując się cały czas. Więc proszę państwa, jeżeli nie będę dziękował wam za te suby, to podziękuję po zakończeniu tego spotkania. Mam nadzieję, że mi wybaczycie w takiej chwili i nie będzie tutaj nic złego. Dobrze, pierwszy Reaper się pojawił. Czy on coś zrobił ciekawego? Realnie rzecz ujmując, nic. Przeżył sobie chłopak, bo energia się reaktywowała. Energia, powiedzmy sobie, tak jakby. Energia tutaj grzecznie wróciła. I może dalej atakować. W tym momencie będzie próbował blokować trzecią bazę. Czy mu się to uda? Najprawdopodobniej przez chwileczkę tylko i wyłącznie, bo już Queen zmierza w jego stronę. A co jest ciekawe, ten creep bardzo wolno się przemieszcza. Wolniej się przemieszczałem tylko i wyłącznie ja na 8 piętrze Akademika Polibudy Alcatraz po Sylwestrze, kiedy to też creep został rozsiany wszędzie. No i udało się zablokować tą ekspansję. Bardzo ładnie. Nie byłem pewny, czy to się uda, jednak to się jak najbardziej w tym momencie powiodło. Kontynuując historię o tym creepie, kleiło się to bardzo, człowiek wolno chodził. Myślałem, że byłoby dobrze chodzić po ścianach, dotknąłem ściany dłonią, to był zły pomysł. Sufit, jak upatrzyłem po Sylwestrze, nie wyglądał najlepiej. Najlepiej byłoby lewitować, ale jakbym miał lewitować, to dlaczego spędzałbym Sylwestra na 8 piętrze domu studenckiego Akademik, zwanego Alcatrasem na placu Narutowicza. Wracajmy jednak do Overlorda, jest to już speed i zobaczymy, co się tutaj stanie w takiej chwili. No, co się tutaj stanie? Speed już był i zobaczmy, jak wyglądał scout w takim wypadku. Wszystkie najważniejsze informacje przejrzał, no realnie rzecz ujmując, jak najbardziej. Możemy też spojrzeć, że w Techlabie aktualnie Steam jest tworzona, to będzie oznaczało mniej więcej tyle, że szykuje nam się speed dla Marinesów, będą szybciej atakowały, prawda? Na tej zasadzie ten speed, haha, taki tutaj mały żart, że niby pomyliłem upgrade'y, no nie przesadzajmy, prawda, nie przesadzajmy. Pierwszy Liberator po stronie lewej będzie próbował uwolnić tutaj ziemię zergowskie przed ziemie zergowskie od tych wrednych zergów. W międzyczasie haczerka zaczęła zmieniać się już z ler. I teraz próba ze skautowania, ale bardzo ładne otoczenie przez Serala tych jednostek. Dobra, zobaczmy. U góry jest Liberator. Bardzo ładnie. Czeka, jeszcze tym wszystkim nie rusza. Dwa Heliony z przodu. I teraz nie zauważył Innovation. Zostało to otoczone. Pięknie to w tym momencie zagryzł. A ja mam pytanie, jak ten Liberator z tyłu wyglądał? No nie wyglądał on wcale. Overlord już podlatuje. Trochę bliżej. Czy jest Nidus Network? Nie ma Nidus Network, ale jest podwójny Evolution Chamber, w którym są tworzone dwa upgrade na raz. A to oznacza, że zerk szykuje się
przynajmniej do tego mid-game'a. Okej. Jeszcze tam jedną rzecz, bo zwykle sam się patrzę na czat, ale powiem jedną rzecz, na pewno nie na głównej scenie ten taniec hula będzie tutaj przed kamerą dla was, moi kochani widzowie. Wracając do tego speeda, już on jest na bailingach, proszę bardzo, więc dla tych, co nie wiedzą, Centrifugal Hooks, bo tak się nazywa ten upgrade, on zwiększa prędkość przemieszczania się lingów, one będą się turlały, jest tak zwane turlanie Baina. Aktualnie też mamy lingi w opcji Deluxe ze skrzydełkami. Istnieje możliwość, że wszystkie moje najbardziej znane suchary próbuję teraz powiedzieć, ale tego nie wiem. No i będą gotowe i będą się oczywiście tutaj turlały. Będzie trochę turlania się. Po prawej stronie Seral już się rozstawił. I tak. Trzy dronki gdzieś zabite. Tak też jest u góry. Liberator rozstawiony. Strefa wyzwolenia była jak najbardziej na miejscu. Trzy zabite to nie jest tak źle. Przy czym już przestawia to i byłoby lepiej, gdyby Seral przypilnował tego. Ach, niestety jedną dronkę dodatkową stracić, co było jednak błędem ze strony tego gracza. W międzyczasie jest drop. Zobaczcie, jak duży drop i obawiam się, że Swaving Pool będzie tutaj zniszczony. Liberator zniszczony. Poczekał, aż Swaving Pool będzie rozwalony, żeby mógł otworzyć przeciwnika i właśnie teraz to zrobił. Problem jest taki, że chwilę trwało, zanim to będzie rozwalone, ale w międzyczasie od dołu mamy run bailingami ze strony Serala. Próbował trochę zaatakować przeciwnika tej Seral. No średnio mu to wyszło. Zobaczmy więc straty. Dwie SV-ki z jednej strony zniszczone, po drugiej stronie mamy szóstkę. 26 linków aktualnie zostało rozwalonych. Niestety poszły do piachu. Gdyby chociaż te Marinesy postanowiły to wszystko z lekka, no wiecie, zabije go, powinno otworzyć plecaczek, do plecaczka schować, potem przyjechać do domku i wiecie, odpalić Keliona i na ogień. Jeżeli już nie są zbyt leniwe i nie chcą się Kelionami grać, bo Keliony są idealnie, to trzeba uważać, jak się robi Blue Flame Hermione, one nie są najlepsze do przygotowywania posiłków, ponieważ, no nie ma co ukrywać, spalają za bardzo, na popiół to wszystko, zbyt wysoka temperatura palenia. Marinesy z prawej strony, miotły w dłoń i zaczynają czyścić creep, bardzo drogie te miotły, bo to jest Gauss. Działka Gaussa, z tego co pamiętam. Och, tak, zestrzel go! Nie dał rady teraz. Pierwszy Maidwag został rozwalony, więc idealna sytuacja, żeby wyczyścić to wszystko. Queen niestety zginął. Seral ma lekkiego supply bloka. To oznacza, że miał zbyt mało jednostek, które pomagają zwiększyć zaopatrzenie, czyli brakowało mu tutaj troszeczkę overlordów. Dobudował już 7 sztuk, żeby nie martwić się tym wszystkim na przyszłość. Dobrze, za chwileczkę będą zniszczone te medivaki. Nie, to jednak uciekło. Zobaczmy, ile medivaków padło do tej pory. Tylko i wyłącznie jedna sztuka. Niestety potężny push rusza ze strony Innovation. To jest push, to nie jest żaden all-in. 9 minuta to już jest moment, żeby wyjść z pierwszym bardzo mocnym atakiem. Ważne będzie, aby strzelanki zostały rozstawione w odpowiednich miejscach i żeby nie dało się ich otoczyć. Idealnie się ustawia teraz Innovation. Od tyłu ciężko będzie wejść, z boku się nie da. Musiałby to robić z lewej strony i ta ekspansja będzie miała ciężki żywot, ale po drugiej stronie lingi razem z bailingami próbują się dostać. I teraz te bailingi byłoby najlepiej, gdyby w ekonomię próbowały się przeturlać i trochę skwasić sytuację. To niestety jednak się nie udało w tej chwili przynajmniej. No i jeden plus dla Serala jest taki, że Innovation jest zablokowany, ma właśnie supply block, a jak się supply block naprawia, tak się wyrażę, u Terana, potrzeba więcej supply, depot. Dobra, och mój Boże! Ależ to było piękne, Bailingi, idealne połączenia. Marinesy wszystkie poginęły, Bailingi jeszcze szukają miejsca, ale tu widać, że nie ogarnęły, przejechały obok, udawały, że nie widzą, niczym była. Te przechodziłam, Bailing miał na to ochotę się połączyć, ale tak uważał, że może jednak lepiej nie. No i ekonomia mocno tutaj dostała. Bardzo mocno. 28 Bainów, 24 Lingi, plus 3 do ataku, no i kolejne Marinesy. Cały czas robiono, ale to oczywiście muszę powiedzieć, jakie upgrade'y są tworzone, bo mam wrażenie, że moi widzowie mogą tego nie widzieć. Niektórzy tutaj mogą mówić murem za Terranem. Ja osobiście uważam, że częścią muru w Terrana, czyli cegłą w Terrana, że jak najszybciej tu powinno być.
No dobra. Co tu dalej? Zobaczmy, znowu Lingi szukały na dole miejsca, tylko nie wiem, czy nie pogoniły tych SFA-ek, szczerze powiedziawszy. To byłby bardzo dobry pomysł, ale postanowił zniszczyć Suflady pod... Co wiecie co, ma tak naprawdę duży sens, bo Teran nie jest w stanie się odbudowywać. Teran ma większe zaopatrzenie, no podobne zaopatrzenie armii. Rusza po raz kolejny, ale tu jest, proszę Państwa, ustawione jest tak... Teran niczym król Leonidas w wąwozie termopilskim, nie ma przejścia, będzie ginął jeden za drugim. No, oczywiście pamiętajmy o tym, że Persowie nie mieli Banelingów, bo gdyby mieli Banelingi, no to nie chcę nic mówić, ale to pewnie by trwało troszeczkę krócej niż 3 dni i nie trzeba byłoby żadnej zdrady zrobić. Spakowane dwa Medivaki, Siszczanki będą przerzucane na górę, ależ to będzie bolało, ależ to będzie piękna sytuacja. Dostaje się do tej bazy, od dołu znowu ekspansja spakowana razem z Lingami, Banelingami. To wszystko zostanie zniszczone, ale problem jest taki, że wszelkie tutaj technologie, które posiada Seral, to może być zniszczone. Od dołu nic nie może zrobić, chociaż są hydrony, powinny tutaj powalczyć z Siszczankami, tak byłoby najlepiej, ale tego nie robiły. Warto się zobaczyć jakiegoś Banelinga w tej sytuacji, który mógłby skakać. To byłoby pięknie. To by było przepiękne. Pamiętajmy, że ekspansja u góry została zniszczona razem z 15 SCV-kami. Dobrze, już wszystko jest. Wszystko już przerzucone. Jeszcze jeden steam. Atakujemy po raz kolejny. No i to akurat nie zadziałało. Ja bym tak bardzo chciał Banelingi od dołu zobaczyć. Jeden Siszczank został wzięty na cel przez hydralizki. Popatrzyły się i pomyślały, tak, to jest ten cel. To jest to, co ja chcę w tym momencie unicestwić i nie... I zrobię to, chyba że zginę. No dobrze, 12 Bane'ów, 30 Lingów, Ling, Bane, Hydra, to jest wszystko, goni go, goni go! No, wąwóz się zamyka z dwóch stron. Oho, oho. Jeszcze od prawej strony, to akurat zdropowanie nic, ale to nic nie da. Nie ma nawet takiej opcji, żeby drop pomógł w żadnykolwiek sposób. Dobrze, dobrze, Lingi czekają, żeby tą czwartą, trzecią bazę zagryźć. Po drugiej stronie jest ekspansja, tutaj powinny więc biec. I mega drop, ale informacje są już przekazane czułkami. I teraz cała reszta musi przebiec i reszta przebiega. I tak naprawdę ja bym pozwolił wylądować temu wszystkiemu. Na dole lekki atak. Ach, jakby te metaliski były przydatne. Ależ metaliski byłyby fajne. Próba wydropowania jednostek, on pewnie to widzi. I bądźmy sobie szczerzy, chwila nieuwagi ze strony Innovation może go bardzo dużo kosztować. Kolejna porcja Banelingów. Zaczynamy tą zabawę. Kolejny push się szykuje, a to oznacza obydwa Siszczanki, że będą zniszczone. Piękne połączenia tutaj będą, powinny być piękne połączenia. I będzie znowu próba dostania się na górę, ale tu już Banelingi z Hydrą jedną czekają. Hydra Henia będzie bronić, będzie dawać informacje, będzie mówić, gdzie trzeba ratować. To jest nadzorca, proszę Państwa. Bardzo ładnie stoi z drugiej linii, niczym Napoleon, i mówi na prawo, na lewo, na środek i teraz tam go miałem i chciałem i ubijam. Na szczęście to była Hydra, która jeszcze nie miała, jeszcze to nie było Waterloo Serala, więc udało się. Atak na ekspansję, dobrze, Lingi, Bane, Hydry, tą ekspę można zniszczyć jak najbardziej. Zaopatrzenie armii Zerga przewyższa Terana dwukrotnie. Będziemy mieli GG, proszę Państwa, tak! Też jest GG. Piękna sytuacja w tej sytuacji. Seral wychodzi na prowadzenie 2 do 0. Dziękuję za uwagę na kanale. Ja nazywam się Emil z kanału MStarCraft. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.